Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. W dzisiejszym filmie zobaczymy sobie, jak wygląda system operacyjny w Nintendo Switch. Okej, więc w tym dzisiejszym filmiku przyjrzymy się troszeczkę systemowi operacyjnemu, który napędza właśnie owe Nintendo, ponieważ jest to jakiś jednak element integralny tej konsoli. I myślę, że może to niektórych z Was ciekawić, jak to tutaj wygląda. Ogólnie tak wygląda ekran blokady. Tutaj przewijają się jakieś newsy. I żeby odblokować, należy wcisnąć 3 razy ten sam przycisk. Czyli na przykład ten. I oto jest całe menu konsolki. Tutaj, jak widzicie, mamy Wi-Fi, godzinę i baterię. Jeżeli chcemy zobaczyć, ile mamy procent baterii, należy kliknąć baterię. Albo tutaj mamy też te triggery z tyłu. Jak je klikniemy dwa razy w tym, znaczy obydwa w tym samym czasie, o, to się też wyświetla procent baterii. No i ogólnie to jest system konsoli. Jeżeli ktoś z Was zapatrywał się na to, żeby kupić sobie Nintendo Switch i wykorzystywać je też jako tablet, no to się trochę przejedzie, bo szczerze mówiąc, ten system jest na razie tak biedny. On w zasadzie jedyne co potrafi, to odtwarzać gry i wchodzić do marketu. Ale o tym za chwilę. Więc tak. Te trzy główne kwadraty, które tutaj widzicie, jest to pole wyboru gier naturalnie. Jak widzicie, tutaj mamy ikonkę kartridża, co symbolizuje, że Zelda jest złożona na kartridżu. No a tutaj pozostałe gierki wyglądają w ten sposób, które są pobrane bezpośrednio do pamięci urządzenia. Co do zarządzania, gdy klikniemy tutaj sobie plusa na przykład, albo minusa, mamy tutaj jakiś software update, czyli prawdopodobnie aktualizację aplikacji. Możemy usunąć wybraną grę. Nintendo Reward Program, nie do końca wiem, o co z tym chodzi, ale prawdopodobnie udało mi się zdobyć te punkty za Zelda. To są jakieś punkty, które można zdobyć za gry, które kupicie oryginalnie na kartridżu. Nie wiem, czy można je prawdopodobnie potem wykorzystać w jakimś bliżej nieokreślonym celu. No i jakieś oczywiście jeszcze tutaj są informacje. Tak wygląda ekran główny. Następnie mamy tutaj menu opcji. Oczywiście ja tutaj cały czas wybieram sobie te opcje Joy-Conami. Oczywiście ekran jest dotykowy, można to sobie wybierać i przesuwać palcami albo Joy-Conem. No i to jest taka sekcja newsów. No, co o niej tutaj można dużo powiedzieć? Tu są jakieś zapowiedzi gier. Może jakieś aktualizacje będą zapowiadane, jakieś tutaj proste triki tu są właśnie wyświetlane w tym miejscu. Następny w kolejności jest Nintendo eShop, czyli po prostu sklep z, na razie wyłącznie z grami. Mam nadzieję, że prawdopodobnie w przyszłości też z aplikacjami. Tak więc tutaj możecie zobaczyć gierki i to są wszystkie gry dostępne w tej chwili na Switcha. Liczyłem, jest ich 20. Więc jak na razie wyboru dużego nie ma. Ceny są, no są ceny, tak? No ktoś może powiedzieć, że są duże, ktoś może powiedzieć, że są małe. Osobiście uważam, że za Zeldę w wersji cyfrowej tutaj, no to jest cena trochę wygórowana, tym bardziej, że w pudełku można kupić ją taniej. To jest w sumie trochę śmieszne, że tutaj jest drożej. Jakieś gry, które nadchodzą wkrótce, czyli w tym momencie jakieś 4 tutaj są zapowiedzi. No i można wpisać kod zapewne, żeby otrzymać jakąś grę. Gdy tutaj sobie klikniemy, tutaj mamy menusa. Tutaj jest z balansem naszego konta. Jakieś watchlisty, tak? Czyli pewnie gry, które jakieś obserwujemy. No i gry, które możemy pobrać ponownie, które już usunęliśmy z pamięci naszego urządzenia. No i to w zasadzie jest cały sklep. Nie jest on jakoś specjalnie bardzo rozbudowany w tym momencie. Następną opcją jest album. I album służy do wyświetlania screenshotów, które zrobiliśmy w grach za pomocą tego oto przycisku. No i w zasadzie na razie tylko takowe zdjęcia tutaj można oglądać. W zasadzie to jest troszeczkę zmarnowany potencjał póki co, bo jak wiecie, stacja dokująca ma normalne USB-ki, więc ja tutaj widzę spory potencjał, żeby w przyszłości można było odtwarzać zdjęcia i filmy z pendrive'ów. Co było bardzo fajne, bo oczywiście byłoby to takie centrum multimedialne. Następną sekcją są kontrolery.
czyli ustawienia kontrolerów, możemy zobaczyć stopień naładowania poszczególnej konsolki, każdego Joy-Cona z kolejności. Możemy też sparować nowe kontrolery. No i kolejną opcją jest, czy są ustawienia systemowe. No tutaj oczywiście jakieś healthy informations, jakieś error history. No nawet nie wiedziałem, że takie coś tutaj mamy. Tak, dalej mamy tryb samolotowy. Z trybem samolotowym jest w sumie ciekawa rzecz, to tak się złapałem na tym, bo poza tym, że tryb samolotowy wyłącza nam Wi-Fi, wyłącza również bezpośrednio połączenie bezprzewodowe padów. Czyli wtedy po prostu nie jesteście w stanie używać padów bezprzewodowo, tylko w tym jakby setupie, gdzie są one przyłączone do konsoli. Ustawienia jasności, oczywiście jest automatyczne dostosowanie jasności, które się przydaje jednak. Blokowanie ekranu można włączyć, wyłączyć. Kontrola rodzicielska, w którą na razie nie mam potrzeby się zagłębiać. Tutaj mamy jakieś ustawienia internetowe. Mamy zarządzanie pamięcią naszej konsolki. Jak widzicie, nie mam jeszcze piątej karty microSD. Mamy użytkowników, można dodać ich kilku. Jak widzicie, tutaj jest na razie tylko mój użytkownik. Edytor tych fikuśnych Mi. Ja tu zrobiłem jednego swojego Mi, ale szczerze mówiąc, na razie nie wiem, do czego można wykorzystać te Mi. Amiibo, czyli te takie figurki z wbudowanym NFC, które potrafią nam załadować jakiś dodatkowy content do gierek. Mamy motywy, biały, czarny. Osobiście mi się bardziej podoba biały, chociaż wieczorem trochę bardziej daje po oczach. Szkoda, że nie ma automatycznego przestawiania o którychś konkretnych godzinach, to by było całkiem wygodne. Powiadomienia. Jak na razie tutaj mamy tylko powiadomienia od przyjaciół, tak? Jakieś skończonych pobrania. Kiedy skończy nam się pobierać gierka. I oczywiście powiadomienia dźwiękowe. Tutaj mamy jakiś auto sleep mode, kontrolery i sensory. Można włączyć, wyłączyć wibracje, test input devices, odłączyć je, można przetestować, wykalibrować, to jest bardzo fajne. TV output, czyli możemy wybrać rozdzielczość wyświetlaną na telewizorze, jakiś zakres kolorów, dostosować wielkość ekranu, zapobiegać wypalaniu ekranu, więc to się przyda w przypadku, przypuszczam, telewizorów plazmy, tak, bo one nie za bardzo lubią statyczne wyświetlanie obrazów. Jakiś Smart TV Power State, no oczywiście system dźwiękowy. Tutaj jeszcze nazwa konsoli, można jakiś update. I widzicie, to jest wersja systemu 2.0. Szczerze mówiąc, ta wersja systemu się powinna chyba nazywać 0.01, bo jest naprawdę bardzo prymitywna i nie działa najstabilniej, jeżeli mam być szczery. Zdarzyło mi się, że gdy pobierałem gierkę ze sklepu i przeglądałem ten sklep, po prostu ten sklep był w stanie się zacinać. Także tutaj jeszcze uważam szerokie pole do popisu dla ludzi z Nintendo, żeby to dopracowali. Tutaj jeszcze w tym miejscu mamy swój profil. Czyli czy jesteśmy online, tu macie ten friend code. Jeżeli ktoś z was ma Nintendo i chciałby mnie dodać do znajomych, to zapraszam bardzo, macie ten friend code, możecie mnie dodać. Bo jak na razie jestem forever alone, nie mam przyjaciół. About friend requests, można dodać kolejnego jakiegoś swojego przyjaciula. Tutaj mamy otrzymane powiadomienia, możemy szukać lokalnych użytkowników, czyli tych, którzy są w tej samej sieci Wi-Fi. Możemy dodawać tych, z którymi graliśmy, możemy też dodać przez ten friend code. Możemy wysłać zaproszenia. Oczywiście to prawdopodobnie ma się zmienić wkrótce, jak będzie ta cała zmiana tej infrastruktury sieciowej Nintendo. Na co liczę, bo szczerze mówiąc, zapraszanie się za pomocą takich fikuśnych identyfikatorów, no co najmniej jest przestarzałe, nie mówiąc archaiczne. No i tutaj jeszcze jakiś user settings, czyli nickname. Oczywiście ikonkę można sobie pozmieniać, takie tam jakieś duperele.
Właśnie, wysyłanie też screenshotów na social media, bo to jest też dostępne. Osobiście się tym nie bawiłem jakoś, nie odczuwam wewnętrznej potrzeby dzielenia się każdym screenshotem, ale tu wam jeszcze pokażę, że jest to oczywiście możliwe. Weźmy sobie takiego screena, widzicie, macie editing, posting, można jakiś tekst sobie wprowadzić. Eldo. I możemy go sobie przesuwać w ogóle. A można, position change. Wow! Oczywiście gesty, no za dużo bym chciał. Można rotate'ować sobie, tak? No, jakieś takie pierdółki. Color. Można zrobić tak, done. Editing, można skopiować, można zapostować. Who is posting? No i oczywiście można je zapostować na Twitterze i na Facebooku, co zaraz zobaczycie. O, właśnie tutaj. Trzeba połączyć konto i wtedy można sobie postować takie różne rzeczówki. Tutaj jeszcze z takich jednych rzeczy, jedną rzecz wam jeszcze pokażę, bo uważam warto uwagi. Gry działają w tle, co jest fajne. Jak widzicie, tutaj jest Zelda i pisze, że jest playing, tak? Czyli w zasadzie można przeskakiwać sobie od razu do gierki i wyskakiwać, poszpilać sobie po menu. Jeszcze z takich jednych rzeczy jest, gdy przytrzymałem przycisk Home, wyświetla nam się taki szybki, krótki panel z ustawieniami. Najpotrzebniejsze opcje moim zdaniem i jest to bardzo fajne i przydatne. Oczywiście gierki można też sobie zamykać, żeby nie działały nam w tle i wtedy gierka zostanie zamknięta. No i moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością filmików o Nintendo Switch, zapraszam do subskrypcji tego kanału, ponieważ co jakiś czas będą się właśnie pojawiać materiały na temat tej konsolki. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!